nazywam się Dorota Marszałek, jestem wnuczką Edwarda Patkowskiego. Babcia, działając w AK, miała pseudonim Maciuś. Jak się dowiedziała, że to jest Maciuś? Ja się przedstawiłem, Maciej Marszałek. No to babcia oczywiście zaakceptowała mnie od razu, a dziadek automatycznie też. Także zostałem takim zastępczym wnukiem. Bardzo często chodził do kościoła, zresztą mieszkał bliziutko. Jak jeszcze był w miarę sprawny, już taki powiedzmy starynki, bo 96 lat, z tą laseczką spokojnie sobie tam chodził. To była cała wyprawa, co prawda na drugą stronę ulicy dosłownie, ale bardzo ważna. Córka zaczęła się uczyć jako trzylatka wierszyka Kto ty jesteś, Polak mały? Kurczę, zwrócił na to uwagę, że to jest coś ważnego. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Wysłuchałem wielu ciekawych historii. Relacja z pierwszej ręki. Dziadek pamiętał wiele, naprawdę wiele szczegółów z dawnych lat. Nazywam się Edward Patkowski. Urodziłem się 13 października 1920 roku we wsi Bohorodyca, powiat Grubieszów, jako syn nauczyciela, kierownika szkoły powszechnej w Bohorodycy. Uczęszczałem do gimnazjum humanistycznego w Grubieszowie. To gimnazjum ukończyłem w 1938 roku i w lecie tego roku złożyłem egzamin na Politechnikę Lwowską. W czasie wybuchła wojna w 1939 roku. Jako student byłem również żołnierzem w Legii Akademickiej i jako taki brałem udział w wojnie obronnej. Brałem udział w obronie miasta Włodzimierz. Tam też stała mnie napaść Armii Czerwonej na Polskę. Batalion skierował się na Lubelszczyznę. Nawirując pomiędzy Armią Czerwoną a Niemcami, dowódca batalionu chciał przeprowadzić batalion pod wsią Zwola. Doszło do poważnej bitwy z wojskami niemieckimi. Odparliśmy Niemców, ale tam zostałem ciężko ranny, w prawe płuco przestrzelony. Odwieziony zostałem do szpitala polowego w Zamościu. W tym czasie Zamość zajęty został przez Armię Czerwoną i zaczęto wszystkich żołnierzy i oficerów zdolnych do poruszania się, do chodzenia wywozić w głąb Związku Radzieckiego. Udało mi się nawiązać kontakt z wujem, który był właścicielem młyna w Sitnie koło Zamościa. Przyjechał z wujenką, furmanką pod ten szpital i wnieśli mi pod obierkami w koszyku cywilne ubranie. Udało mi się przebrać i ze szpitala tego się wydostać. Mieszkałem z rodzicami w Grubieszowie. Ponieważ ojciec został przez Ukraińców wypędzony z wsi Bohorodyca, gdzie był kierownikiem szkoły, cudem został uniknął śmierci, wstąpiłem do
konspiracji. Byłem członkiem Wojskowej Organizacji Stronnictwa Narodowego, włączonej później, następnie za 2 lata, po rozkazie generała Sikorskiego do Armii Krajowej. W 1941 roku w maju nastąpiła wpadka, zostałem aresztowany wraz z kilkoma kolegami osadzonych w gestapu. W śledztwie okazało się dość wytrzymały i mimo tortur nikogo nie wsypałem. Zostałem następnie przewieziony do więzienia na Zamku Lubelskim, a z Zamku Lubelskiego transportem w dniu 25 maja 1941 roku odwieziony zostałem do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymałem numer obozowy 16366. W obozie oświęcimskim po okresie kwarantanny przydzielony zostałem do pracy przy budowie zakładów chemicznych Guna Werke w Dworach koło Oświęcimia. Ciężkiej pracy na Gunawerkę osłabłem znacznie i rozchorowałem się. Wskutek zimna wystąpiło na moim ciele owrzodzenie, tak zwane flegmony. Skierowany zostałem w czasie przebiórki do izby chorych zlokalizowanej na strychu w bloku 11. Tam znajdowałem się w stanie krańcowego wyczerpania, a przeżycie zawdzięczam zupełnemu przypadkowi. Otóż jako sanitariusz pracował tam w tej izbie chorych student 3 roku medycyny w Lwowie, Józef Mężyk, który na medycynie studiował razem z moim starszym bratem. Rozpoznał mnie, miałem możliwości, opatrywał te moje obrzodzenia, tam jakąś tam miskę zupy mi przynosił. Także dzięki niemu przeżyłem. Pewnego dnia w jesieni, gdzieś to było w końcu października bodajże, 1941 roku, przyszedł tenże sanitariusz na tą izbę chorych i kazał wszystkim mogącym się poruszać, ubierać się, że będziemy wypisani do pracy na bloki, na obóz. Ja mówię, co ty sobie wyrabiasz? Przecież ja nie mam siły. Mówię, uciekaj, musisz stąd wyrywać, bo
dowiedziałem się, że dzisiaj będzie przebiórka, bo Niemcy przeprowadzają pierwsze próby gazowania. Znaczy kazali ubrać, wypisali nas jako rzekomo zdrowych, kierowali do pracy, a wszystkich chorych pozostałych, którzy nie mogli chodzić, zabrano i wywieziono do Brzezinki do pierwszych prób gazowania. Najpierw pracowałem parę dni w kartoflarni przy odbieraniu ziemniaków, a później na apelu posłyszałem, jak raportfirer Palicz wezwał wszystkich krawców do zgłoszenia się. Domyśliłem się, że ponieważ szukają krawców, że to może być jakaś robota pod dachem, a zbliża się zima. Ponieważ w swojej młodości w domu rodzinnym mojej mamie psułem czasem maszynę do szycia i cośkolwiek tam potrafiłem na tej maszynie zeszyć, no wpadłem na pomysł, trzeba się zgłosić, może się uda dostać do pracy pod dachem. W ten sposób zostałem przydzielony do komanda kralieckiego, które mieściło się w budynku garbarni i w ten sposób zostałem krawcem i pierwszą zimę przepracowałem pod dachem, co równało się uratowaniu życia. Mój kolega, przyjaciel, który ze mną był aresztowany, pracował przez cały czas na Bunawerkę i dopiero pod wiosnę udało mu się dostać do komanda mierniczego, którego zadaniem było przygotowanie planów melioracji okolicznych pól, bo tereny dookoła obozu to były tereny bardzo wilgotne, bagienne, malaryczne. Przyuczyli mnie, jak te prace pomiarowe są wykonywane, no i po takim krótkim, rzekomym egzaminie zostałem przyjęty przez tego Niemca do komanda pomiarowego. To równało się możliwości wychodzenia na pomiary na zewnątrz, poza obóz, na tereny rolnicze, no a to równoznaczne było także z tym, że gdzieś tam na polu można było jakąś cebulę wyrwać, czy czosnek, czy w ciągu lata jakiegoś tam pomidora zerwać. Miernicy wychodzili na pomiary codziennie na tereny pozaobozowe, na tereny wiosek okolicznych, które zostały wysiedlone, a pola te uprawiali więźniowie. W czasie tych prac pomiarowych mieliśmy możliwość dostać coś do zjedzenia, bo w okolicy już działał wówczas ruch oporu, ruch pomocy więźniom. Wiele dziewcząt polskich z okolicznych wiosek przynosiło żywność, a zdarzali się wśród załogi SS niektórzy, zwłaszcza Austriacy, którzy pozwalali na spożycie tej żywności. Z kolei później dochodziło do tego, że niektórzy SS-mani pozwalali nawet na bezpośredni kontakt z tymi dziewczętami w okolic Brzeszcz, które przynosiły żywność dla więźniów. W tym czasie już przystąpiłem razem z moim kolegą do konspiracji obozowej. Z obozu zaczęły się przedostawać do świata zewnętrznego wiadomości o tych wydarzeniach, które miały miejsce w obozie, o rozstrzeliwaniach, wykonywaniu wyroku śmierci czy o ucieczkach. Te wiadomości były przekazywane drogą konspiracyjną do Londynu i podawane przez Radio Londyn. I w tej sytuacji gestapo obozowe, oddział polityczny usiłował rozszyfrować, jak to się dzieje, że te wiadomości wydostają się na zewnątrz. Oczywiście podejrzewano mierników, którzy wychodzili na zewnątrz, zresztą słusznie podejrzewano. Zdarzyła się ucieczka z obozu trzech mierników. Po tej ucieczce zostało aresztowanych 25 mierników. Z tego 13 zostało rozstrzelanych. Dwunastu powieszonych na szubienicy na placu apelowym.
byłem w obozie świadkiem wystąpienia świętego Maksymiliana, który w czasie przebiórki po ucieczce jednego z więźniów, gdy komendant obozu wybierał 10 na śmierć głodową i wybrał Franciszka Gajowniczka, który z rozpaczą załamał ręce o Boże, moja żona, moje dzieci. Byłem wówczas gdzieś w odległości 40, najwyżej 50 metrów od tego miejsca i widziałem, jak wystąpił ojciec Kolbe i powiedział do komendanta obozu, że jest księdzem i że prosi, żeby jego wziął zamiast tego ojca dzieci. Prawdę mówiąc, to od początku, jak znaleźliśmy się tylko już i na Bunawerkę i w komandzie mierniczym, to już zaczęliśmy myśleć o ucieczce. Bo w tym komandzie możliwość ucieczki istniała, była zupełnie realna. Co jednak nas wstrzymywało? Zbiorowa odpowiedzialność, 10 za jednego. Ponieważ represje za ucieczkę już zostały zaniechane, jak jakiś więzień uciekł, to całe rodziny, od dziadków do dzieci małych, przywożono do obozu i wprowadzano do obozu triumfalnie. To nas wstrzymywało. I postanowiliśmy z Ciesielczukiem, że z obozu uciekniemy dopiero wtedy, jak front wschodni przekroczy Bóg, jak nasze rodziny znajdą się poza frontem. Dlaczego zdecydowaliśmy się uciekać nie z zewnątrz, tylko z terenu obozu, a żeby jeszcze na wszelki wypadek zabezpieczyć się przed represjami na kolegach. Zgłosiliśmy szefowi naszego komanda, czujemy się słabo, chętnie byśmy dzisiaj nie poszli na pomiary, tylko zostali w biurze przyrysowani. Miernicy chętnie wychodzili do pracy na zewnątrz, bo tam można było dostać coś zjeść. No z tego w ten sposób bardzo łatwo zostaliśmy do pracy w biurze. Mieliśmy przygotowane ukrycia ciemne. Myśmy poszli na Bauhof do tego magazynu materiałów budowlanych, gdzie nasz przyjaciel Stanisław Kurdyna był magazynierem. Tam była przygotowana kryjówka. Po drabince weszliśmy na strych i czekaliśmy do apelu. Po apelu wracają komanda robocze do obozu, no i dwóch mierników brak. No ale ponieważ ci miernicy wyszli do pracy, więc w obozie nie szukano. Przeszukali ten cały teren, nie znaleźli nikogo, ale na wszelki wypadek strażników na dużej postępkecie nie ściągnięto. Zeszliśmy na dół, baraki były otoczone siatką drucianą, ale bez prądu. Mieliśmy przygotowane nożyce do cięcia drutu, w tej siatce ogrodzeniowej wycięliśmy otwór, wyciągaliśmy się na zewnątrz, w odległości jakichś 20 do 30 metrów rozstawieni są wartownicy, przeciągaliśmy się pomiędzy dwoma takimi wartownikami niezauważeni. Wieżyczki strażników umieszczone co 100 metrów. To jeszcze pomiędzy tymi wartownikami umieszczono po dwóch wartowników z reflektorami. Jeden z SS-manów przebiegł koło mnie mniej więcej 4-5 metrów. Jeden z nich, coś mu się przywidziało, krzyknął, że uciekli z powrotem. Wtedy przebiegliśmy pomiędzy tymi wieżyczkami skok do przodu. Thank you.
na terenie stawów wzięliśmy pasiaki. Walami pomiędzy groblami przemaszerowaliśmy obok wsi Skidzin do wioski Lęki. Powiadomiona była o naszej ucieczce kurierka AK Wanda Dusik, mieszkająca w restauracji, którą prowadził jej ojciec i matka. Zaprowadziła nas do stodółki w zagrodzie państwa Jedlińskich, gdzie przygotowana była kryjówka dla uciekinierów z Oświęcimia. Powiadomiony o naszej ucieczce dowódca obwodu oświęcimskiego Armii Krajowej, porucznik Jan Wawrzyczek, pseudonim Danuta, miał nas zabrać do partyzantki. Nie zgłaszał się przez jakieś 5 dni. Gospodyni przynosiła wieczorem do tej stodunki coś do zjedzenia. Wystraszona, czego po nas nie przychodzą, no bo rewizje, kontrole. Dopiero po jakichś 4-5 dniach Jaśko przyjechał, znaczy Jan Wawrzyczek. Przyszedł taki grubawy, lekko łysiejący już i powiada tak. Proszę panów, dlaczego dopiero dzisiaj po was przychodzę? No i przeczytajcie sobie tę karteczkę. Po naszej ucieczce otrzymał meldunek treści następującej. Od ROT, bo to był pseudonim Celankiewicza, do Danuta. Dnia 11 sierpnia ucieczka dwóch studentów Politechniki Lwowskiej, Edward Patkowski, Wincenty Ciesielczuk, element destrukcyjny. Gdybym był żołnierzem i nie myślał, i gdyby ci ludzie z okolic was nie znali jako mierników, no to sprawa jasna, to byłby na was wyrok. Ale ponieważ ja myślę, tylko na wszelki wypadek skierowałem drogą radiową zapytanie do dowództwa dywizji lubelskiej Armii Krajowej, ponieważ wiedziałem, że z Hrubieszowa pochodzicie, sprawdzić w Hrubieszowie, kim są Edward Patkowski i Wincenty Ciesielczuk, bo tacy uciekli z Oświęcimia i chcą iść do partyzantki. Dzisiaj dostałem odpowiedź. Pewnie z konspiracji Narodowej Organizacji Wojskowej w śledztwie na Gestapo nikogo nie wsypali. Rodziny powiadomione o udanej ucieczce. No to teraz mogę was wziąć. I my słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest ten ROT? No ja się domagam od niego, żeby ułatwiał ucieczki i kierował tutaj do mnie ludzi młodych, zdolnych do noszenia broni i chętnych, bo my możemy przechować uciekinierów z Oświęcimia, ale w partyzantce. A on tu nam kieruje różnych podejrzanych typów, którzy powodują mi konspirację. Dajcie mi jakiegoś oficera w obozie, trzeba by tę sytuację zmienić. Ponieważ w naszym komendzie pracował z nami podporucznik Józef Barcikowski, więc skierowaliśmy 4 grypsy do podporucznika Barcikowskiego. Drugi list skierowałem do Wacława Maliszewskiego, do tego, który chciał uciec, a nie dostał skierowania od Celankiewicza.
Trzeci list skierowałem do Włodzimierza Zawadzkiego, który znał dobrze Cerankiewicza. Zmienione zostały szyfry, punkty odbioru. No i Cerankiewicz stracił możliwości ułatwiania ucieczki. I wtedy, jak pociągnęliśmy przysłowiowo za sznurek, to w ciągu 2 miesięcy znalazło się 21 uciekinierów z obozu w jednej tej kompanii partyzanckiej Darii.
Do końca istnienia obozu Niemcy nie zorientowali się, jak te ucieczki zostały zrealizowane. Później już ucieczek nie było, obóz oświęcimski był ewakuowany. W obozie pozostali chorzy, którzy nie mogli się poruszać. Kompania Garnik była przeznaczona jako miejsce przechowania świadków zbrodni oświęcimskich. W okresie od sierpnia do początku października byliśmy zakwaterowani w szalasach na przełęczy Kocierskiej, w pobliżu Wielkiej Puszczy. Następnie z nastaniem deszczów i pory jesiennej przenieśliśmy się do szalasów pasterskich na Halach, gdzie w lecie wypasano owce. No i miejscowi górale, którzy byli w tej kompanii partyzanckiej Garnik, dowiedzieli się o tym, że jeden z oficerów oświęcimskiej załogi SS wybudował taki domek myśliwski. W tym domku mieszkała jego żona z dziećmi, ale jak tam się nasiliły działania partyzanckie, to stamtąd wywiała, a ten domek został pusty. Stał on na zboczu. Dalej był potok. Od potoka wykopaliśmy tunel do piwnicy tej chałupki. Żadnych śladów nie było, a w środku kwaterowało 150 chłopa, cała kompania Garnik. Niedaleko tej chałupki w potoku w dole wybudowana została z okrągłaków sosnowych i świerkowych kuchnia. Mieliśmy kucharza zawodowego, podoficera. Gotował tam strawy ciepłe. Potrzebny był chleb, to do tego celu w sklepach pobliskich niemieckich rekwirowaliśmy kartki, no oczywiście przy okazji masło i puszcze też. Te kartki dawaliśmy znajomemu piekarzowi w puszczy, który na te kartki z magazynów niemieckich pobierał mąkę, wypiekał chleb i po ten chleb do tego piekarza chodziliśmy z plecakami. Gospodarstwa większe były wysiedlone, a osadzeni zostali tam Niemcy repatriowani z Rumunii, z Besarabii. I do tych tak zwanych bauerów chodziliśmy rekwirować żywność. Świnie zabijaliśmy na miejscu, świartowaliśmy po ćwiartce w plecaku, a krowy zabieraliśmy na sznurku. I te krowy były bite następnie i mięso było składowane w górach, w potokach. I takie magazyny mięsne były rozmieszczane co parę kilometrów. Po przejściu frontu przez Beskid Żywiecki kompania partyzancka Garnik została zdemobilizowana. Zaczęliśmy wracać w rodzinne strony. Z moim przyjacielem Wincentem Ciesielczukiem, z którym uciekliśmy z Oświęcimia razem, zdecydowaliśmy się, że najpierw pójdziemy pod Oświęcim do wsi Łęki, do zagrody, do państwa Jedlińskich, tam gdzie była w ich stodółce ta kryjówka dla uciekinierów z Oświęcimia, podziękować im za tą bohaterską ofiarność, za przetrzymywanie uciekinierów, za to przecież groziła kara śmierci, nic innego. Przyszliśmy do tej wioski w biały dzień. Jak weszliśmy do zagrody, wybiegła pani Jedlińska, nazywana tą partyzancką babcią. Chłopaki, uciekajcie, NKWD was szuka. NKWD już było w posiadaniu wykazu wszystkich byłych więźniów Oświęcimia, którzy uciekli do partyzantki, do Armii Krajowej. Tu pozwolę sobie zadać pytanie. Kto im te wykazy mógł dać? Niewątpliwie ktoś z otoczenia Józefa Cyrankiewicza. Nikt inny tego zrobić nie mógł. Po powrocie do Kłybieszowa podlegaliśmy obowiązkowi meldunku wojskowego.
Oczywiście przy zameldowaniu się nie przyznaliśmy do tego, żeśmy uciekli ze Święcimia i że byliśmy w partyzancie Armii Krajowej. Do tego tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, którego woleliśmy uniknąć bramy młodych ludzi, to wówczas zdecydowałem się wznowić studia na Wydziale Mechanicznym uruchomionej tymczasowo w Lublinie Politechniki Warszawskiej. Po przeniesieniu Politechniki Warszawskiej do Warszawy z Lublina, do Warszawy nie pojechałem, tylko udałem się do Łodzi. W Łodzi została uruchomiona Politechnika Łódzka. Zostałem przyjęty na Wydział Mechaniczny, ale była znów pewna przeszkoda w kontynuowaniu dalszych studiów. UB zabrało trumnę z jej ciałem z kostnicy, ulokowano w innym miejscu, myśmy dowiedzieli się gdzie, tą trumnę wykradliśmy. Urządziliśmy tej studentce demonstracyjny pogrzeb. Tego dnia wszyscy mieszkańcy domów studenckich w Łodzi zostali aresztowani przez UB i przewiezieni na ulicę Pomorską, oddani w ręce ówczesnego szefa UB w Łodzi, pana Mieczysława Moczara. W czasie przesłuchania oficer, ponieważ było dość gorąco, otworzył on okno. Ja mam wyszedł z pokoju, zauważyłem, że zaraz za tym oknem znajduje się rynna. Ponieważ los, który mógł mnie spotkać, był łatwy do odgadnięcia, to bez namysłu przez ten okno wylazłem i po rynnie zjechałem na dół z drugiego piętra. I po prostu zjadłem. Po raz drugi, raz ze Święcimiem, po raz UB panu Moczarowi. Państwu również już została uruchomiona Politechnika. Tam zgłosiłem się u dziekana Wydziału Mechanicznego, a tym dziekanem był ku mojemu miłemu zaskoczeniu pan profesor Łukasz Dorosz, ten, który przyjmował mnie na studia w Lublinie, który był przed wojną profesorem w Politechnice Lwowskiej. Jak zobaczył mnie, no to bardzo się ucieszył, jak mnie się pan dziekan tak bardzo nie cieszy, no mówi, przecież chyba pana przyjmiemy ten studia. Ja mówię, chcę o to prosić, ale z góry lojalnie uprzedzam, że 2 tygodnie temu uciekłem panu Moczarowi z UB w Łodzi. A to dobrze, że pan o tym mówi. To z tego wpiszemy pana już nie na 2, a na 3 rok studiów. A już się tutaj oni nie bardzo wtrącają do tego, bo fachowców potrzebują, żeby jak najszybciej tych fachowców inżynierów wypuszczać. To będzie dla pana pewnym zabezpieczeniem. I później mój przyjaciel Wincenty Ciesielczuk, który w międzyczasie z Kłobieszowa pojechał do Krakowa, bo w Krakowie uruchomiono wydziały mechaniczne przy Akademii Górniczej, a następnie te wydziały przeniesiono do Gliwic, w czasie kiedy ze Lwowa do Gliwic zatrzymywała się większość profesorów Politechniki Lwowskiej. I w Gliwicach została utworzona Politechnika Śląska. No i wobec tego, poza tym, żeby zgubić ze sobą ślady, przeniosłem się z kolei z Gdańska do Gliwic. W roku 1947 ukończyłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej i uzyskałem dyplom magistra inżyniera mechanika. Podjąłem pracę w Politechnice Śląskiej. Na starszym wykładowcy kariera moja naukowa się skończyła, ponieważ w międzyczasie
zostały odkryte moje karty i zostałem rozszyfrowany jako akowiec zapłyty gazu na reakcję. A żeby uzyskać tytuł profesora, trzeba było uzyskać pobłogosławienie tego faktu ze strony Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii. Czerwonej legitymacji nigdy nie odebrałem. I tu muszę z zadowoleniem stwierdzić, że wprawdzie tytułu profesora nie doczekałem się, ale przy goleniu w każdym dniu w lustrze widzę twarz Edwarda Patkowskiego. Mogę powiedzieć, że nie zbłaźniłem się. Staram się w miarę możliwości to, co jeszcze z tych czasów pamiętam, młodemu pokoleniu przekazać.